Hostessing stanowi bardzo często pierwszą pracę dla młodych osób, szczególnie dla kobiet. Tu zdobywają pierwsze doświadczenia zawodowe i nie zawsze są to doświadczenia przyjemne. Stereotypy sprawiają, że mamy szczególne postrzeganie tego zawodu i większe przyzwolenie społeczne na pewne zachowania, które w innych przypadkach uznalibyśmy za niedopuszczalne czy niestosowne, jak molestowanie seksualne. Stereotypy też sprawiają, że nie postrzegamy tej branży jako wymagającej pewnych regulacji. Nie postrzegamy grupy zawodowej hostess jako wymagającej wsparcia. Tymczasem nasz raport pokazuje, że jest inaczej. Młode osoby zatrudnione jako hostessy nie znają swoich praw pracowniczych, nie wiedzą, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach z pracodawcą, z klientami, nie wiedzą, gdzie zwrócić się o pomoc. Dlatego też nasz raport kończy się apelem, wezwaniem do stworzenia zbioru zasad etycznych, który określałby warunki zatrudnienia, standardy zawierania umów z hostessami, wskazywał zachowania niedopuszczalne wobec nich i mechanizmy radzenia sobie w takich sytuacjach. Jako forum odpowiedzialnego biznesu zależy nam na promowaniu odpowiedzialności firm także w miejscu pracy. Zachęcamy też do stosowania zasady różnorodności i zatrudniania hostess i hostów w różnym wieku do promowania naszej marki, firmy czy jakiegoś wydarzenia.